Siemano, dziar z tej strony. Na tamtej wiosteczce jednak sobie odpuściłem, bo tu trawa była wysoka, a już mam doświadczenie z wysoką trawą, nie chciało mi się tego powtarzać. Pojechałem 10 km dalej i znalazłem się na takim kempingu z plażą, gdzie spotkałem właściciela, który pozwolił mi tu polatać po tej plaży. Do wody też mogę wejść, bo jest dosyć płytko. Więc myślę, że dobre 4 godziny będę tutaj rył. Pierwszy zrobię ten brzeg, a potem włażę do wody. Jest pierwsza znajda. Uszedłem kawałeczek. Pięknie. 25 ore. Później będę czyścił i szukał dat. Stare monety. 25 o. 25 ore. Jadę dalej. Jest kolejna drobinka. Znów coś z ore 10 czy coś. Roczniki wszystkie około lat 80. Bardzo małe. Ale cieszy w cholerę. Wyszły dwa pieniążki. Zbliża się przypływ, więc musiałem tu wrócić do swojego obozowiska. Wchodzę do wody, bo plażę już przeszedłem w tamtą stronę. Jeszcze mi zostanie tamten cypel. Może tam jeszcze z tyłu gdzieś. Mam coś fajnego do pokazania. To są kwiatki. One chyba na lądzie normalnie rosną. A tutaj są pod wodą. Czyli jest przypływ. I to nie mały. Bo gdzieś takie kwiatki by były pod wodą, prawda? Tu wyszły te dwa pieniądze gdzieś blisko siebie. Potem szedłem trochę wodą, ale te kamienie są tak przesycone minerałami, że po prostu mam tyle już rzeczy wyciętych w dyskryminacji wybiórczej, że no już prawie nic nie pokazuje mi. Żartuję, nie, ja mam chyba do 20 czy do 15 i od 97 wzwyż, bo to też nie dawało żyć. Można zresztą zobaczyć piryt, te rudy miedzi różne, trzytlenki, jak to tam nazwał. Wyszła mi taka rura. Zostawiam. Potem tam przy tej ławeczce też trochę przeszedłem. To z kolei wychodziły spalone, jeszcze mi jeden spadł. No nie wiem już gdzie jest. O tu. Spalone aluminium. Ołów to z wody wylazł. I łuska jakaś tam. No i tyle mam z tego.
Założyłem słuchawki na kablu, wchodzę trochę głębiej, bo nie darowałbym sobie, żeby nie sprawdzić, co tam może być. Chociaż pół godzinki, bo ta woda jest tak pierońsko zimna. Pół godzinki w wodzie i jadę w tamtym kierunku, tam też jest jakaś dzika plaża. Znalazłem taką kosmos starą chałupę. Jakieś jagody rosną. A tu maliny. I tam też maliny. Kwiatki. Z tej jednej plaży wyciągnąłem dwa pieniądze. Jeden z nich to 25 ore. Widać na obrazku. Rocznik 78. Ups. Tak, strasznie już. Woda morska z nim robi, co chce. To też takie zajazdy są pomału. 10 ore. Już na nim w ogóle daty nie mogę uchwycić. Wiem, że tu jest tylko... O, teraz mamy odwrotnie. Tu jest pszczółka na górze. O, pięknie. O, teraz 1900. Nie wiem, też pewnie jakieś 80 lata. Się składa, że ci ludzie już nie gubią pieniędzy. Następne poszukiwania dopiero za kilka dni. Na razie jestem na rybach u kolegi. Więc wrzucę jakiś filmik z wędkowania, ale to nie będzie, powiedzmy, jakiś... To będzie taki tylko dodatek. Oderwanie od kontentu. Następne poszukiwania, nie wiem, może Oslo? Para.